Tak więc, aby właściwie opisać sytuację, jaka miała miejsce na terenie powiatu chrupieszowskiego w okresie II wojny światowej, należy odwołać się do sytuacji, która była przed rokiem 1939 i omówić takie zagadnienia jak demografię, strukturę geograficzną, gospodarczą. Tak więc powiat chrupieszowski obok powiatów tomaszowskiego i zamojskiego i biłgorajskiego wchodzi w skład takiej krainy geograficznej zwanej Zamojszczyzną. Powiat graniczył z takimi powiatami jak od północy, z powiatem chełmskim od zachodu i południa z powiatami zamojskim i tomaszowskim. Od wschodu natomiast naturalną granicą była granica Bugu i przez nią graniczył z powiatem włodzimierskim. Pod okupacją niemiecką powiat chrubieszowski znalazł się w dystrykcie lubelskim i został powiększony. Został powiększony o część powiatu tomaszowskiego, o gminy Poturzyn i Telatyn, o gminy powiatu sokalskiego, takie jak Bełsk, Chorobrów i Krystynopol, oraz z powiatu Rawa Ruska i była to gmina Tarnoszyn. Spowodowało to ogromny rozrost terytorialny tego powiatu, a tym samym zwiększenie liczby ludności. Po wojnie dekretem PKWN unieważniono niemieckie podziały administracyjne i przy powiecie chrubieszowskim pozostały tylko gminy Bełsk, Chorobrów, Krystynopol i Waręcz, których rodzime powiaty pozostały już wówczas poza granicami Polski, czyli w ramach ZSRR. Kolejnym aspektem, który należy poruszyć, jest struktura demograficzna. Według danych statystycznych z roku 1931 liczba ludności powiatu chrubieszowskiego wynosiła niespełna 130 tysięcy, z czego 13% stanowiła ludność miejska, skupiona w dwóch miastach, w mieście powiatowym Chrubieszowie oraz w Dubience, która miała wówczas jeszcze prawa miejskie. 87% ludności to była ludność wiejska. Niejednolicie narodowościowo był ten powiat. Wymienić należy tutaj trzy podstawowe narodowości: Polaków, Ukraińców i Żydów. Dominowali oczywiście Polacy, jednakże nieznacznie. 63,5 tysiąca prawie stanowili ogólnej liczby ludności. 49, a prawie 50 tysięcy stanowili Ukraińcy i nieco ponad 15 tysięcy było ludności narodowości żydowskiej. Należy powiedzieć, że w procentach przejawia się to 48,8% Polaków, 37,8% to Ukraińcy i nieco ponad 12% to Żydzi. Kampania wrześniowa, rok 1939. Pierwsze starcie, do jakich doszło na terenie powiatu chrubieszowskiego, to zajęcie tego miasta w dniu 15 września 1939 roku. W związku z podchodzeniem coraz bliżej granicy Bugu w jednostek Armii Czerwonej, Niemcy opuścili miasto i 24 września do miasta weszli Sowieci, którzy z kolei opuścili miasto w dniu 4 i 5 października roku 1939 i zostało ono już wówczas pod panowaniem niemieckim, tak powiem. Jak wyglądała sytuacja w pierwszych dniach okupacji? Otóż już we wrześniu 1939 roku na tych terenach dało sobie znać tak zwana piąta kolumna, reprezentowana głównie przez elementy żydowskie i nacjonalistyczne ukraińskie.
Należy tutaj podać za przykład zlikwidowanie morderstwo trzech policjantów polskich. Byli to policjanci z posterunku w Łogowie w województwie świętokrzyskim, których losy wojny przywiały właśnie do powiatu chrubyszewskiego w rejon miejscowości Dołchobyczej, Dołchobyczów, i tutaj między dwoma kompleksami leśnymi zostali właśnie przez taką grupę zamordowani. Ciekawostką jest, że innym niezwykle ciekawym i ważnym zjawiskiem, jaki w tym okresie możemy zaobserwować na tym terenie, były to tak zwane pogrzeby Polski. Czyli ludność ukraińska często w towarzystwie duchownych dokonywała symbolicznych pogrzebów Polski. Polegało to na sypaniu ziemnych kurhanów, gdzie grzebano symbole takie jak godła, flagi, portrety przywódców i tak dalej. Już w początku okupacji niemieckiej na tym terenie zaczęły powstawać pierwsze komórki konspiracyjne. Pierwszą taką komórką, jaka była powoływana, została powołana, była Służba Zwycięstwa Polski. Jej przywódcą, komendantem i organizatorem był Władysław Zelewski, pseudonim Leśnik. Stworzył on zarówno struktury komendy obwodu, jak i strukturę terenową. Składała się ona z 11 placówek skoncentrowanych przede wszystkim w miejscowościach gminnych. Innym ważnym krokiem, jaki przedsięwziął ten człowiek, było powołanie Trójki Powiatowej, która była namiastką samorządu. I kolejną organizacją konspiracyjną, która powstała, było powstanie Tajnej Armii Polskiej. Była to organizacja założona w środowisku byłych żołnierzy 2. Pułku Strzelców Konnych. Przewodził jej porucznik Tadeusz Cisula. Jeżeli wierzyć literaturze, to w bardzo szybkim okresie jej stan sięgnął liczby 1000 zaprzysiężonych członków. Trzecią organizacją było powstanie Straży Obywatelskiej. Straż Obywatelska powstała lokalnie w miejscowości Chorodło nad Bugiem. Powstała najwcześniej, bo już we wrześniu 1939 roku. A jej celem było przeciwdziałanie powstawaniu milicji komunistycznej. Kres rozwojowi konspiracji na tym terenie położyli Niemcy 15 września 1940 roku, dokonując masowych aresztowań. Aresztowania te nie miały na celu aresztowanie konspiratorów, tylko aresztowanie ogólnie rzecz biorąc inteligencji. Ludzie ci zostali wywiezieni do obozów i większość z nich po prostu nie powróciła. Po tym okresie, po okresie pół roku zahamowania spowodowanego poprzez te aresztowania, było podjęcie działalności przez Antoniego Rychela, pseudonim Anioł. Był to pierwszy komendant Związku Walki Zbrojnej na tym terenie. Pierwszym krokiem, jaki podjął, było wydanie odezwy do wszystkich działających w terenie organizacji konspiracyjnych w celu zjednoczenia sił i skonsolidowania się. I o dziwo odniosło to skutek pozytywny. Drugim ważnym podjętym przez niego krokiem było odcięcie się kategoryczne od wpływów trójki politycznej. W grudniu 1942 roku przy komendzie obwodu ZWZ zostało utworzone stanowisko oficera dywersji bojowej, które zostało powierzone Franciszkowi Krakiewiczowi, pseudonim Góral. Anioł, komendant Anioł, zginął 6 października 1943 roku.
podczas próby wylegitymowania go przez policję ukraińską w miejscowości Turkowice lub Czerno. Istnieje dwie wersje tego wydarzenia. Został zastrzelony, jego ciało zostało spalone. Jego kontynuatorem jego działania był spadochroniarz cichociemny Marian Gołębieski, pseudonim Irka. Funkcję tę pełnił do końca wojny i później przeszedł do struktury WiN-u. Oprócz ZWZ-AK na tym terenie dużą aktywnością wykazały się bataliony chłopskie. Organizatorem batalionów chłopskich na tym terenie był Lucjan Świdziński, przedwojenny prezes Stronnictwa Ludowego, powiatowy prezes Stronnictwa Ludowego oraz nauczyciel gimnazjalny. Pierwszym komendantem był Edmund Dubicki, kolejnym Bronisław Sowiński, a ostatecznie funkcję komendanta batalionów chłopskich pełnił Mieczysław Osiej, pseudonim Pokrzywka. Powiat Hrubieszowski należy podzielić na dwie zasadnicze części, północną i południową. Północną i południową. O ile północna część powiatu zdominowana była w większości przez oddziały Armii Krajowej, o tyle część południowa była, w części południowej powiatu działały dwa oddziały. Były to dwa bataliony. Jeden dowodzony przez Stanisława Basaja Kraskę, pseudonim Ryż. Drugi dowodzony przez Stefana Kwaśniewskiego, pseudonim Lux lub Wiktor, i był to oddział Akowski. Batalion AK składał się z 5 kompanii. Różne są dane liczbowe. Możemy przyjąć, że w największym szczytowym okresie było to około 800 ludzi. Jednakże oddział był rozrzucony na terenie całej tej południowej części powiatu i składał się z kompanii. Podstawową grupą bojową nie był batalion, ale kompania. Drugim oddziałem partyzanckim, który tutaj działał na tym terenie, był batalion Stanisława Basaja Kraski, pseudonim Ryś. Jego trzon stanowiły grupy samoobrony z wiosek położonych w gminach Dołchobyczów i Kryłów. Na czele tego batalionu stała tak zwana kwatera główna. Oprócz dowódcy w jego skład wchodził Stanisław Hulak, pseudonim Stępień, szef polityczno-ideologiczny oddziału oraz Jerzy Brzus Ostoja, Józef Wolański i adiutant Bolesław Szpyrka. Dyskusyjną kwestią jest liczba plutonów oraz nazwiska ich dowódców. W szczytowym okresie 1944 roku można przyjąć, że latem tego roku stan liczbowy wynosił około 700 osób i należy to uznać za liczbę realną. Tak informacyjnie, dowódcami plutonów byli niewątpliwie Felix Dżigał-Bruchalski, Antoni Kucharski, Księżyc, Antoni Furmaga, Władysław Adamowicz. Trzecim oddziałem, który na tym terenie znalazł się, był oddział dowodzony przez Jana Ochmana, pseudonim Kozak. Nie był to oddział, który powstał na tym terenie, a został na ten teren, że tak powiem, wciągnięty przez samych Niemców. Był to oddział Polskiej Policji Pomocniczej z Iwanicz, z powiatu włodzimierskiego. Stworzony i uzbrojony przez Niemców w roku 1943, jego zadaniem była ochrona ludności polskiej przed morderstwami dokonywanymi przez ukraińskich nacjonalistów. Nie chodzi tutaj bynajmniej o współczucie ze strony Niemców,
do Polaków, tylko po prostu aspekty gospodarcze. Wiadomo, że do zbrodni dochodziło latem, był to okres żniw. Niemcy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby zboże pozostało na polu, dlatego po prostu uzbroili tych ludzi, żeby stanowili samoobronę. Oddział ten został przerzucony na tą stronę Bugu w lutym 1944 roku, dokładnie 7 lutego, i zakwaterowany w miejscowości Dochubyczów. Tutaj szybko nawiązali oni kontakt z lokalną konspiracją i wiedząc, jakie będzie ich przeznaczenie. Po prostu ich przeznaczeniem tutaj według Niemców miała być walka z polskim podziemiem, z polską partyzantką, dlatego nawiązali kontakt i zdezerterowali ze służby niemieckiej wraz z bronią. Teren, na jakim operowały te oddziały, to w zarysie prostokąt o bokach 20 na 30 km. Z jednej strony stanowi go linia Bugu od wschodu. Od roku 1943 linia umocniona poprzez wybudowanie na niej schronów, bunkrów, punktów wartowniczych, zasieków z drutu kolczastego. Była to tak zwana linia wyłapywania band. Jej celem było niedopuszczenie do przedostawania się na tą stronę Bugu zarówno oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii, jak i rajdowych oddziałów partyzantki sowieckiej. Od zachodu granicę tego rejonu stanowiła droga Sokal-Chrubieszów. Była to niezwykle ważna arteria komunikacyjna, gdyż prowadziła na bezpośrednie zaplecze frontu niemieckiego i siłą rzeczy... Panie kolego, dwie minuty zostały jeszcze, bardzo proszę kończyć. Skupiała uwagę Niemców. Należy tutaj dodać, że w szczytowym okresie walk, to jest rok 44, styczeń, marzec 44 roku, jeżeli wierzyć statystykom, na terenie tym doszło do ponad 50 starć, potyczek, bitew i różnego rodzaju zbrojnych wystąpień, zarówno z Niemcami, jak i nacjonalistami ukraińskimi. Stanowi to ponad połowę wszystkich starć, do jakich doszło w całym powiecie chrubieszowskim. Należy dodać, że do walk z Ukraińską Powstańczą Armią doszło dopiero w roku 1944, nie wcześniej. Pierwszą taką udokumentowaną akcją jest napad oddziału upowskiego, który przeprawił się przez Bug na wioskę znajdującą się graniczącą z Bugiem o nazwie Prechorye. Miało to miejsce 8 marca 1944 roku. Wcześniej, jeżeli dochodziło do jakichkolwiek starć, potyczek i konfliktów z przedstawicielami narodowości ukraińskiej, były to albo walki z Ukraińską Samoobroną Narodową w wioskach, które znajdowały się na tym terenie, albo z walki z pododdziałami 5. Pułku SS Galicja, który stacjonował w Chrubieszowie, a którego zadaniem była walka z lokalnym podziemiem, ewentualnie z policją ukraińską. I myślę, że tych starć z policją ukraińską było najwięcej. Ostatecznie dokonam takiego podsumowania. Według danych statystycznych z 1931 roku powiat chrubieszowski zajmował 1575 km2 i zamieszkiwało go 30 tysięcy ludzi. Stawiało to powiat na 12 miejscu w województwie, a pod względem ludności na 8. W roku 1946 pod względem powierzchni powiat był na 2. miejscu. Wiąże się to z przyłączeniem w południowej części znacznych terenów z powiatów tomaszowskiego i sokalskiego. Natomiast pod względem zaludnienia był na miejscu 8. O ile przed wojną, o ile przed II wojną światową średnia gęstość zaludnienia w tym powiecie wynosiła 83 osoby na kilometr kwadratowy, to w roku 1946 było to już tylko 57. Dziękuję bardzo.